Hej! Dzień dobry, w zimowym odcinku dzisiaj taki. Wczoraj nastała u nas śnieżyca i dzisiaj mamy trochę śniegu. Tak. Zamierzamy przepalić maszyny. Jest ile minus? Na minusie jest chyba minus 2, minus 3. W nosy pokazywało mi, że było minus 9. 60 nie stała palona od tych mrozów chyba świątecznych, nie? Od mycia, czyli tydzień, bo myłem ją trochę i jeszcze... Jak było ciepło? Jeszcze składa... jeszcze co? Jeszcze maszynę chowałem, rozrzutnik myłem, tam już pod wiatą, no, rusek też pojechał pod garaż. Chowany wszystko. Części przyszły do 60, także zaraz wam pokażemy. Pokażemy wam. Ale najpierw robimy cold starty sprzętu. Pierwszy, no to co? 60 będzie potrzebna do dzisiejszego kuligu dwusankowego. Właśnie, bo dzisiaj kulik będzie taki dla jaj dwusankowy. Czekaj, bo muszę tu przejść, żeś tu upchał. Upchał. Żeby nie było, wszystko jest zimne. Wszedł zamarznięty, dopiero żeby przyszli, kurde. Dobra, palę. Grzej, zobaczymy czy zadyga. Za którym razem? Zadygało! Dobry, dobry silnik, po co remontować? Szkoda remontować, nie ma co. Wszedł zadygał. Niech Sachu wyjedzie, puk schowany, maszyny schowane, mordery schowane. Zrobił taki kulik dla jaj busankowy. Będzie dobrze. No i co miałem, chciałem opowiedzieć. Sachu mówił, z części przyszły do remontu. Teraz wam pokażemy. Ruski jest chyba tutaj. Pod wiatą schowany. Dziesiątka jedzie. A jakże? Maszynka do rzepy. Trochę się zboża wykruszyło to. Ki? Nie wiem. Takie jak te, tylko że czarno. 44 takie. To będzie pasować. Rusek też nie palony, jak schowany. Tak se stał. Rusek na razie se stoi, tak? No. Zagada chyba, z Ruskiem. Ale jak robimy? Bez odprężnika? Bez odprężnika. Bez, czyli tak jak od jest. Razu, jak od jest. Razu, jak jest, kręcimy. No czekaj, podpompuję go na pompce może. Czy nie? No podpompuj. Podpompuję go. Daj mu jak stoi, to wiesz. Pompka jest do wymiany, ale... Leje się, to do pompki w Ruskich to już. Przerabiałem temat wujka Bogusia w Rusku w tym roku. Kurde, daj to spokój. Z wypadem paliwowym nie idzie tam dojść. Co nie w roki? Co nie? Dobra, wystarczy. Nie ma tak źle, no, znam, że się coś tam nie da. No jest, ale słońce dzisiaj jest dlatego. Noc ma być minus 8 stopni chyba, nie? No. Zobaczymy. Ale grzać świecę? Nie grzej. Nie grzać? Od razu hełtaj. No to hełtaj. Zadygał! Dał radę. Razi ledami po oczach, kurde. Ma to coś. Nic mu nie będzie. Zabują się akumulatory chociaż. Zimny rozruch, na zimę to. Dobrze nawet zagadał. Zagadał, bardzo dobrze. Ciapka, jakbym chciał teraz odpalić. Co? Jakbym chciał ciapkę odpalić teraz, powiem ci, że nie, jak no, stoi. Akumulator dobry, przecież dał radę. A dał radę, tylko wykręcił długo, nie? A tak chodzimy. Co to tak przecież? To tu ten, plastiki wszystkie. Aha, no, idziemy, posłuchamy, zobaczcie. Jak se silnik pracuje. Dźwięk przed remontem. Tak, będzie taki, żeby porównać przed i po. Porównać przed i po, ja ci odzywam. No, mówię ci, brakuje mu basu. Takiego, takiej kompresji już typowej, nie? Taki pusty dźwięk, a jak jest kompresja jest, to jest taki potężny dźwięk. Ryczy. Dlatego, że już kompresji nie ma, bo jak przecież na przykład orasz, na przykład wózki bołem, czy coś jadasz głęboko,
to od razu jest tak, że siły brakuje. Nie obróci kołem, a powinien obrócić kołem. No tak. A silnik powinien iść na tych samych obrotach, no tak. A tutaj tak nie ma. Tak w ciapku. No. Wszystki by, trzy biegi. Cały czas. I nie było, wtedy, nie stawało. Buksowały koła, nie? No, no kręciły. Spanszyny się grzeją. Trzeba kulik zrobić, tradycyjnie. Nie pokazywałem jeszcze, kury się dostały. No tutaj mamy mały taki bajzel jeszcze, bo jest garaż w trakcie przebudowy. Zobaczcie, koza tam jest rozebrana, wodę się dostało. Ale pokażę wam. To jest słynna koza z TikToka. To widziałem pewnie masę osób widziała na TikToku. Czekajcie, muszę tu rozsunąć. Zalana wodą. Woda, przymarzła trochę. Z kumina kopci, ten daszek żeś za lichy zrobił i dlatego. Przewiercę tam otwór, wiesz. Żeby nie padało. No i co, dzisiaj dostaliśmy paczkę od firmy Zenox. Bardzo dziękujemy tutaj Sebastianowi, z którym będziemy współpracować przy remoncie właśnie 60-tki. Dostaliśmy tutaj części. Możesz pokazać nową sztukę, chłodnicę miedzianą do 60-tki. Bo moja jest niestety zabita. Dziadostwa cała... nie ma. Zabita całym syfem, no i ciężko, nie da się jej po prostu wypukać. Czekajcie, ciężko jedną ręką. Dobra tam korek, no to co mówisz? Pokazałbym, że miedziana. Miedziana, możecie wierzyć na słowo. Tak wygląda, miedziana, żeby nie było. Będzie lepiej oddawać ciepło. No, bo ta aluminiowa tak gówno. Co tu jeszcze? Dobra, paczuszkę otworzymy, to kiedyś otwieraliśmy przed kilkoma minutami. Nowe pokrywy zaworów, bo moje niestety są tutaj popękane i cieknie olej. Male, dobra firma. Upierścienie wału Male. Panewki główne nominał. To są Agitecha C360. I co tutaj mamy? Tu mamy jeszcze uszczelki pod głowicę. I chwilowo to by było z tyle tych części, więcej będziemy... Dymić musi, bo się udusi. Tak, i więcej będziemy zamawiać części, jak będziemy po prostu działać dalej. Zobaczymy, jak rozbierzemy, co tam wyjdzie. Dokładnie. Jak no się otworzy sprzęt. Puść programu, co tu może być? Ano, co w takiej parce może być? Nówka, sztuka, wał, kuty do 60-tki. Żeby dawała radę, bo u mnie wał już będzie lichy. Jest o trzecim szlifie, nie wiadomo czy wyda na czwarty, bo jest bardzo kursowany. Panewki już zakładał wtedy, jak kupił sprzęt nowy, to już były podziawnięte, to trzeba by robić na piąty, o, na piąty, to trzeba na piąty, ale to jest takie ryzyko, a to ma chodzić, nie? A kto tam się zjawia? No kto się zjawia? Mister Generał. Działali, u szwagra płytki kładli. Szwagier nie chciał pokazać, jak się płytek kładzie. No, tajemnicy się nie zdradza. Tak, tajemnica fachu. No dokładnie. Przyszedł na kulik. Nie. Trzeba będzie przepchnąć tę niebieską strzałę. A co, nie chce zadygać ci? Co ty mówisz? A co, gul czy sad? No sad, bo tu stoi na ten. A! No co, akumulatory siadły? No, dwie maszyny chodzą, grzeją się. Przepał taki zimowy. Aura dzisiaj dopisuje, to chce się żyć normalnie, nie? No zobaczcie, to złoto jeszcze Stachu kupił. Teraz wam pokażę. Ostatnio pod ten 3 tony, cena 2800. I kupił, chciał kupić, żeby mieć z głowy i tyle. O, no tam lili wysięga nosem. I ma z głowy i tyle. Tak, to nie, to jest takie minimum zapotrzebowanie. Ale w koszty nie ma się co pchać przy takich cenach. No, idziemy. Zrobimy wam kulik. Kulik będzie dobry. No, dawaj na oponie stare 60-tki. O, Truskiego. Kurwa, opie. Zagrałeś to? Nie. To żałujcie. Jedne są. No to dawaj oponę już. 60-tki tą wielką? Nie no, tą dużą to nie. Ale ten, czekaj no. Nie mam. Jest to 60-tki opona. No nie by było dobrze. Ty na jest... Nie wiem czy się nie... ten... W sumie byłoby. Będziesz próbował? Mogę spróbować. Dobrze by było na oponie. To dawaj na tej oponie i byku na sankach. No.
Potem się zamienimy najwyżej, jak zamarzną mi stopy. Bo już czuję, że mi zamarzły palce. Akcja na szybko, na spontanie. Jest moderator naszego Discorda. Wiesz, że jest i moderator naszego Discorda na live'ach. Czekaj, bo tu peleton ma 12 metrów długości. Peleton 12 metrów długości. Na bogatości. Niech jadą. Jo. Jedziemy! Na boczne drogi oczywiście. Włącz koguta! Jakie miękkie te deseczki są, ty! Jest! Te deseczki to takie miękkie, że to schuj! Jaja mi zmarzą! Za mało śniegu, żeby bokiem latać! Ja pierdolę! Ja się kręcę! Co? Nie słyszę nic! Mało tu śniegu po na poboczu! I portki mi pękły, kurwa, jaja całe na wierzchu! No, tu idzie! O kurwa! Po błocie! Zarzucaj coś, Czuczu! I ziuhu! Ghost Rider! Szybcy i wściekli! Stachu, 60 teraz! No, po dołach to będzie klepło! O, grzejemy! Grzejemy! O, zamarzły mi jaja normalnie i łapy! Czekaj, nic nie czuję palce! Ślizgać, ale byku nic nie zarzuca, daj do trzyma sznurek. Ciągnik zarzucisz, ale coś tego jak musisz być na sankach z tyłu. Kurwa, majty całe mokre z niego. O, trzeba zagrzać go. Na wysoko wyjdę. Ha. Piękna sprawa, taki kulik. Ludzie sobie śmigają. To tu na kamieniach delikatnie pojadę, siadaj. Już się. Ale bez gazu na tu jadę, na tyci tyci tylko. No ja to tak no stop jechałem, to mam przypalone. Czekaj, bo samochód z tyłu. Będą byku odejść. Trzymaj się!
Dojechaliśmy do domu. Każdy się przyjechał. Cali i zdrowi, tylko jak siadł ten gałgan za 60, to na pokamieniach zapierdalał jak fiestą. Będzie teraz. Piotruś robi rolę. Wyrolowało go. Tak. No, to kończymy taki... Jak mnie podbiły sanki do góry, to już wiedziałem, że jebnę. Prawo grawitacji. Właśnie. To co, kończymy odcinek na dzisiaj. Łapeczka i sobie jak się podoba. I taki luźny i... Pierwsze prawo tego. Newtona. To czy pomachaj do kamery, nie chcę cię. Nasz moderator Discorda, tak? Dobra. Do zobaczenia na live'ie, na razicho. No.